No cześć, witajcie kochani ponownie. Ja bardzo lubię gotować dania takie jednogarnkowe. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowuję zupę krem z cukinii i z kurczaka. Będzie to pyszne, zdrowe i pożywne jedzonko, bo pamiętajcie, że jedzenie ma być dla ludzi, a nie ludzie dla jedzenia. I zasubskrybuj proszę mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. I kliknij dzwoneczek, żeby żaden przepis Ci nie uciekł. No to cóż, zaczynamy! Tutaj mamy jeden filet z kurczaka, około 300 g, dwie cukinie, około 800 g, jedna cebula pokrojona w kostkę, dwa ząbki czosnku też pokrojone na takie mniejsze kawałeczki, puszka mleczka kokosowego, łyżka oleju kokosowego, 200 g sera ricotta i zupę będę przyprawiać solą i pieprzem. Teraz z cukinii odetnę sobie końcówki i pokroję ją w kostkę. Nie musi być równa, mogą być też większe kawałki. Będziemy później całość blendować. Ok, i mamy to. Teraz pokroję fileta. Też w taką kosteczkę. I teraz podpalam gaz pod garnkiem, wrzucam olej kokosowy, możecie też użyć masła klarowanego na przykład, jeżeli nie macie oleju kokosowego. Teraz wrzucam cebulkę i będę ją chwilę smażyć. Po 2 minutkach wrzucam czosnek i smażę jakieś pół minutki razem. Teraz dodam kurczaka. I będę smażyć tak około 5 minut. Oczywiście co jakiś czas będę mieszać, żeby mi się nie przypaliło. Teraz wrzucam cukinię. I będę smażyć jakieś 5 minut. Oczywiście też co jakiś czas trzeba będzie pomieszać. Ok. I teraz wleję mleczko kokosowe. Dodam serek i wymieszam. I teraz chwilkę razem pogotuję. Jak już zacznie się gotować, to przez kilka minut będę gotować tą zupkę. I jeszcze doprawię ją solą i pieprzem. Jeśli nie macie sera ricotty, możecie dodać na przykład mascarpone albo Philadelphia. Moja zupka już się gotuje tak około 3-4 minut, więc ją już wyłączę. I teraz będę ją blendować. Możecie to zrobić w garnku, a możecie też sobie przelać do pojemniczka takiego wyższego. I mamy to. I zobaczcie, jaka fajna, gęsta wyszła zupa. Teraz można nalać do miseczki i zajadać. Zupa już jest gotowa. Tak jak widzieliście, bardzo szybko się ją przygotowuje. Jest przepyszna. I możecie z tej zupy sobie właśnie zrobić taki krem. Możecie również zostawić ją w postaci takiej, żeby była z kawałkami mięsa i z kawałkami cukinii. Nie musicie jej blendować, też będzie pyszna. I ja bardzo lubię zupę krem, więc kiedy mogę, to blenduję i zajadam. Dawajcie znać w komentarzach, czy Wam ta zupka smakowała, a może macie jakieś swoje ulubione zupki, które byście chcieli zobaczyć na kanale. Piszcie. Przygotuję, zrobię. Jeżeli Wam się podoba ten przepis, dajcie łapkę w górę. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia niebawem. Jedz zdrowo, żyj zdrowo. Kasia w kuchni szanuje keto.